Cześć, ja mam na imię Dorota i witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Często piszecie mi, że za mało osób mnie obserwuje, ale ja Was widzę. Widzę tych kilkuset moich stałych obserwatorów. Mój elitarny klub freaków. Love you. A dzisiaj wcieliłam się w Gina lub w Ginę, w Ginkę. W każdym razie damską wersję Gina z butelki. Oczywiście z okazji premiery filmu Aladdin, która miała ostatnio miejsce. W każdym razie mam ogromny sentyment do tego Aladdina z mojego dzieciństwa, a tego nowego jeszcze nie widziałam, więc możecie napisać mi, czy warto. Ale i tak pójdę. I nie zapomnijcie, że chociaż oczywiście ta moja elita jest dla mnie bardzo ważna, to bardzo ważne jest także dla mnie, żeby coraz więcej osób subskrybowało ten kanał i do coraz większej rzeszy z Was te filmiki trafiały, więc subskrypcja i dzwoneczek to jest coś, co ucieszy mnie i Was zapewne. Nie no, wybaczcie te przypominajki, ale no trzeba. Takie życie youtubera. Aha, teraz będzie tutorial. I zaczynamy od pomalowania twarzy na niebiesko. I tak, jeśli chodzi o twarz, to użyłam farby tłustej SFX z NYXa. Jak możecie zauważyć, ją się troszeczkę ciężej nakłada niż farbę wodną, którą po prostu rozkładamy pędzelkiem po całej twarzy. Natomiast dzięki temu, że ona jest tłusta, bardzo ładnie będzie się łączyła z innymi kolorami, dobrze się też będzie na niej pracowało cieniami i efekt będzie taki, wiecie, flawless. Chociaż wiem, na razie jeszcze tego nie widać, bo są prześwity, ale właśnie w tym momencie, kiedy nakładam na przykład tutaj białą farbę, widać, jak to się ładnie wszystko łączy, rozprowadza, tworzy nowy taki błękitny kolor. Ładnie się też połączy ta kremowa farba z pudrem, którym szczególnie te białe elementy będę i wzmacniać, i utrwalać, no i oczywiście wygładzać. Natomiast farbą wodną w takim podobnym, chabrowym odcieniu pomalowałam uszy i pomaluję również szyję i dekolt. Białą farbą wodną rozświetliłam twarz, czoło, kości jarzmowe, pod okiem również dałam sporo tej białej farby, no i wykonturowałam nos, a także okolice nad ustami. Z kolei ciemnym kolorem, którego użyłam do konturowania, jest czarny. Utrwaliłam go również czarnym cieniem, a teraz jako taki przejściowy kolor używam niebieskiego cienia, a właściwie prasowanego pigmentu z NYXa. To jest bardzo ważny krok, bo pozwala się tym dwóm kontrastowym odcieniom po prostu ładnie połączyć. Przechodzę teraz do makijażu oka. Najpierw nadaję mu kształt taki lekko wydłużony w kierunku kociego oka czarnym cieniem w samym zewnętrznym kąciku. Następnie dodaję wcześniej użytego chabrowego błękitnego. W międzyczasie na kości policzkowe nałożyłam nieco chłodnego rozświetlacza, który ma takie niebieskie tony. A następnie odcinam powiekę, robię takie cut crease. W tym celu użyłam najjaśniejszego odcienia korektora kamuflażu z Catrice. W zewnętrznym kąciku nie dojechałam do samego końca, tylko rozklepałam ten korektor, a teraz właśnie zaczynając od tego zewnętrznego kącika wklepuję sypki pigment z Glazela, to jest kolor T8, a w kąciku wewnętrznym pigment z Clair Blanc, to jest kolor Pastel Purple. Na wewnętrzną powiekę wędruje ten sam błękitny pigment. No i teraz w miejscu odcięcia powieki maluję linię brokatowym eyelinerem z NYXa z serii Glitter Goals w kolorze Crystal Ball. I wewnętrzny kącik podkreślam jeszcze czarnym cieniem i przechodzę do brwi. Brwi w całości wykonałam czarnym eyelinerem w pędzelku. Są wyraziste z takim strzelistym łukiem, natomiast delikatniej wykończone u nasady. Tam dorysowałam troszkę włosków. I przechodzę do ust. Zewnętrzne kąciki, jak widzicie, podkreśliłam troszeczkę ciemnym cieniem. Przepraszam, wróciłam jeszcze do wybielenia troszeczkę linii wodnej. I wracam do ust, na które nakładam grafitową pomadkę. A następnie wklepuję nieco białej farby w sam środek, po to, żeby właśnie go rozświetlić i dodać tym ustom trójwymiarowości, no i je trochę rozjaśnić. Z kolei w zewnętrzne kąciki dokładam jeszcze troszeczkę błękitnego cienia, żeby spoić to z resztą twarzy.
Troszeczkę fioletu takiego fuksjowego powędrowało na policzki i czoło, a teraz dekolt i szyję maluję niebieską farbą i troszeczkę konturuję, żeby wyrównać to z resztą postaci. Na głowę powędrowała wcześniej uczesana peruka, no i oczywiście, żeby ją troszeczkę połączyć z twarzą, dodaję jeszcze odrobinę czarnej farby. Jeszcze tylko obwiesić się złotą biżuterią i Gina gotowa. Napiszcie koniecznie, jak Wam się podobało. No i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, buźka!